Nowy iPhone właśnie wjechał na warsztat. Linkuję w opisie do Test Hubu, bo wydaje mi się, że w tej cenie i w tym przedziale cenowym, no to może być najlepsza opcja, jaka się pojawi w 2020, jeśli chodzi o smartfony. No nic, nie doczekam się chyba. Chyba się nie doczekam na to, żeby mi ten licznik kurnia podmienili po prostu. Sakramencko mnie to ciekawi, jak to będzie. A widać to z ulicy. Z tej strony widać, mówię, że tylko z balonu będzie widać, ale z tej strony trochę widać tych paneli. No nie ma to znaczenia, czy mają ramkę czarną, czy srebrną. Może srebrna się będzie mniej grzała. Z tego co słyszałem, to takie najlepsze uzyski się zazwyczaj zaczynają właśnie w maju, w połowie maja. Jakby się tak, nie, Jezu, do 1 maja, nie, to się nie wyrobią. No nic, szkoda, że to jeszcze wszystko nie działa zdalnie, że się przychodzi, pan klika guzik, kurna, tu jest pstryk, na liczniku się coś zmienia. Okazuje się, że mam tego, który dwukierunkowo działa, ale nie wiadomo, jak jest zaprogramowany, jak jest obtegowany, tak więc no muszę wstrzymać konia, ale ciekawość jest strasznie, strasznie duża. Widziałem, że idea paczkomatu wam przypadła do gustu, bo właśnie jadę do paczkomatu i z racji tego, że można powiedzieć, że wróciłem z Maroka. 3 dni na dachu i na podwórku, znaczy na dachu to za grube stwierdzenie, bardziej na podwórku, na okoliczność montowania. Trochę mnie tutaj przysmażyło, ale mi przysmażyło też usta i mnie strasznie spękały. Tak więc idea paczkomatu, widziałem, że się wam spodobała, bo teraz jadę chyba 4 paczki odebrać. Tak więc fajnie, preferujecie to bardziej niż pocztę. No w sumie się nie dziwię, bo jednak na poczcie to zawsze trzeba do tej poczty iść, która nie wiadomo gdzie jest. Trzeba na tą pocztę postać w kolejce, bo tam się nie da bez kolejki, szczególnie teraz. Chociaż nie wiem, z racji tego, że się mają odbywać wybory, to będą pracować dłużej niż 4 godziny, czy nie. Nie wiem, jak tam jest to planowane. No bo jak teraz, to się nie da nic załatwić na poczcie, bo z tego, co mi Kasia mówiła, to już próbuję od tygodnia i nigdy nie trafi tak, żeby tam było w miarę rozsądnie. Jest i paczkomatowóz, a jadę od razu, jak dostaję informację, żeby dla innych zwolnić, żeby tam nie leżało nie wiadomo ile, tak więc zwalniam! U was też tak jest w miastach, bo u mnie jedynym pozytywnym efektem tego koronawirusa i całego zamieszania to jest to, że się jeździ po prostu fantastycznie, bo nie ma absolutnie żadnych korków i wiem, że to tak nie pozostanie. Zdaję sobie sprawę, że wrócimy do normalności. Mam nadzieję, jak najszybciej, ale pewnie prędko się taka opcja nie pojawi, że w zasadzie tylko te światła człowieka zatrzymują, a zero korka. W której godzinie by się nie wyjechało? Nawet w tych godzinach takich mega szczytowych, co dawniej przemieszczenie się z jednej strony miasta na drugą to był prawdziwy disaster, to teraz to wszystko idzie, no, pieronem. A tutaj jakieś fotowoltaiki, różne dziwne rzeczy robię, a tu się okazuje, żebym chciał sobie elektryczny samochód, bo się zakochałem w tej technologii, a tu się okazuje, że paliwo tanieje, za ropę już, jak bierzecie, to wam dodatkowo płacą hajs. Nie wiem, czy teraz na Orlenie będziemy podjeżdżali, tankowali do pełna, jeszcze w rozliczeniu dostaniemy 3 hot dogi albo 100, bo pewnie przy takiej cenie to też nie potrwa długo. Trzeba sobie to uświadomić, że teraz są czasy, bo nikt nie jeździ, że ta ropa jest taka tania. Niemniej jednak benzyna nadal nie jest jakaś super tania, no 3,70, skoro oni teraz za każdą baryłkę odebraną do rafinacji dostają $40, to nieźle na tym zarabiają, no taka prawda jest. No to w dzisiejszych czasach, jak jeszcze ta benzyna by spadła do jakiejś tam niższej ceny, to w ogóle zero ekonomii elektryczny samochód, no zero ekonomii. Pomijam fakty, że nie wiem, czy już wam mówiłem, czy wam nie mówiłem, jak mówiłem, to powtórzę. Z elektrycznym samochodem, przynajmniej w moim wypadku, było tak samo jak z automatyczną skrzynią biegów. Jak już raz doświadczyłem tej przyjemności, to już potem nie chciałem wrócić do klasycznej. Zdaję sobie sprawę, że jest całe grono kierowców rajdowych tutaj na kanale i oni tylko z manualem, bo to jest przyjemność z jazdy i w ogóle, ale czy ja wam mówię, jak macie żyć? Dla mnie przyjemnością z jazdy jest niezmienianie tych biegów. Niepodobnie przyjemność u mnie wywołuje jazda samochodem elektrycznym. Dodatkowo będzie bardziej ekologiczny, tym bardziej, że jak się będzie brało do niego energię ze słońca, to już w ogóle będzie bardziej ekologicznie. To czy ekonomicznie?
Na razie nie. McDonald's zamknięty, na 4 spusty, ale tam żeście mi ostatnio namówili, żebym sobie wziął tego na ostro. Wieś Maka chyba, tak? Dobrze mówię? Halo? Hej, hej. Hej, hej. Proszę pana, coś jest na ostro. Jak on się nazywa? Podwójny McRoyal na ostro, czy podwójny wieśmiak z jalapeno? Pikantny, o! Podwójny McRoyal pikantny, tak? Tak. Proszę pana, i teraz tak, właśnie taki podwójny McRoyal pikantny byłby moim marzeniem dziś. Jeszcze raz zadaję pytanie, czy jak sobie wezmę w zestawie, to mogę dostać kolę w puszce, czy tylko taką z... Nie, tylko taka. Nie ma takiej możliwości w ogóle w McDonaldzie, nie ma, żeby dostać kolę na wymianę. Przez dostawę, przez Ubera i przez Pyszna. Poważnie? Są napoje w puszce. Srogo mnie pan zawiódł, muszę powiedzieć. To w takim razie tylko sama kanapka. Ma to być nowy faworyt rozdania. Mam smaka na maka. Podwójny McRoyal pikantny. To jest wasza super mega rekomendacja, że to podobno jest, jak nie ma drwala, to ma być to, co jest najlepsze. No tam są te małe estro jeszcze kanapki. No, nie jest taki porywający z wyglądu. Zrobię krótką demonstrację. Proszę. Ale kawał z niego łobuza, muszę przyznać. Jest trochę tego jalapeno. Nie poszczędzili. To jest dobra informacja. Wolałbym chyba w obecnych okolicznościach przyrody, nie w tym kartoniku, tylko wiecie w czym, w papierku to spożywać, bo kartonika się tak nie weźmie, nie. Taka do McDonalda, weźcie w papierek lepiej, wszystko ładujcie, no bo przez papierek można go dotykać, a ja tutaj jak się je w kartoniku, to trzeba go dotykać łapami. No, testuję. No nie mogę powiedzieć, ale całkiem w porządku jest. Też jest taki fajnie poklejony tym serem. Bo tu jest podwójny ser, widzę. No, powiem szczerze. Dobry tip był. Jeszcze raz powtórzę to, że nienawidzę jeść w samochodzie, ale też jeszcze bardziej nienawidzę jeść przesiąkniętych sosem zimnych burgerów. Tak więc już z dwojga złego wolę właśnie sobie opierdzielić takiego burgerka, słuchajcie. W samochodzie, bo do domu mam za daleko. Mimo tego, że nie ma korków, jak mówiłem, to zeszłoby mi z 15 minut. Nie jest to bezwzględnie drwal, ale nawet spoko, podszedł mi. To nie jest jakaś super petarda, żebym tam miał się pochlastać z tego tytułu. Albo do panteonu burgerowych sław ten dzisiejszy posiłek zaliczyć. Niemniej jednak taki burger to zawsze byłby o tyle fajniejszy, jakby się do niego mogło dorzucić troszkę wiecie czego. Jakby była ta kola w puszce, no bo to z burgerem się to tak zajebiście komponuje, jak jest z kolą czy z Pepsi, ale w McDonaldzie jest kola, ale nie komponuje się z tym czymś, co wyleci z tej maszyny, bo to się z niczym nie komponuje. A jeszcze co do tej mojej instalacji fotowoltaicznej, to jeszcze możemy się tak umówić, bo już zeksplorowałem, że jest taka możliwość, że będę mógł wystawić, jak będą zainteresowani, to wystawię na zewnątrz odczyty, czyli ile w danej chwili taka fabryka generuje prądu, ile wygenerowała w danym okresie czasu, w miesiącu, w tygodniu, w roku i tak dalej, bo wydaje mi się, że to może być przydatna informacja dla wszystkich osób, które chcą zweryfikować, czy to w ich przypadku będzie ok. Ja szukałem tego typu informacji, żeby ktoś mi dał dostęp do panela, no ale jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że mam widzów, którzy już takie magiczne urządzenia posiadają i mi podsyłali zrzuty z tych swoich systemów. Tam od niektórych osób dostałem loginy, hasła, żeby się zalogować, sobie poobserwować. To mnie zresztą skłoniło do tego, żeby w ogóle w ten temat wchodzić, aczkolwiek te wiosenne uzyski były strasznie nędzne. Ale teraz już od tego miesiąca, od kwietnia, to zaczyna wyglądać całkiem nieźle. Tak więc jak u mnie tylko ten licznik będzie zaktualizowany i będę mógł już to uruchomić na stałe, to wtedy dajcie znać po prostu w komentarzu, czy mam takie coś zrobić, czy jesteście zainteresowani, czy to jest może temat zbyt niszowy, żeby aż takie tutaj eksperymenty robić i publicznie udostępniać wyniki tej mojej instalacji fotowoltaicznej. Tutaj też możecie sobie ocenić panele, możecie sobie ocenić falownik, tam takich podstawowych informacji jest dość sporo i można sobie je zweryfikować i podjąć ewentualnie decyzję tak czy nie i czy taki sprzęt, czy jakiś inny sprzęt. Tak wygląda
wasza aktywność, oprócz dwóch paczek, które kupiłem, ale nie wiem które, a że na niektórych piszę otwierać z Kasandrą, to czekam. Porzuciłem opcję wierczenia dziury i montowania skrzynki na ścianie budynku, tylko dokupiłem kabla i ten kabel odpowiednio sobie będę chciał przedłużyć.